Nazywam się Piotr Mamak, jestem kierownikiem projektu oraz głównym architektem oprogramowania dla urządzeń platformy Enterworks. W tej krótkiej demonstracji chcę pokazać Ci, jak wygląda interfejs użytkownika Standalone Traffic Manager, jednego z urządzeń platformy. Centralnym punktem interfejsu jest menu główne, widoczne w tym momencie na ekranie. Z tego menu wybieramy funkcję, z której chcemy skorzystać. Ponieważ najczęściej wykorzystywaną funkcją jest zarządzanie abonentami, w tej demonstracji skupię się właśnie na tej funkcjonalności. Aby wejść do modułu zarządzania abonentami, wybieramy przy pomocy strzałek funkcję Customers Management i naciskamy klawisz Enter. W tym momencie na ekranie pokazuje nam się lista łącz, którymi zarządza STM. To urządzenie podłączone jest do 6-megabitowego symetrycznego łącza i zarządza ponad 200 abonentami. Aby kontynuować edycję abonentów na wybrane łącze, naciskamy klawisz Enter. Ekran główny modułu zarządzania abonentami podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich umożliwia podawanie parametrów dla aktualnie wykonywanej operacji. Druga jest to lista abonentów aktualnie zdefiniowanych w systemie. Lista abonentów obejmuje niepowtarzalny numer abonenta, adres MAC karty sieciowej lub urządzenia dostępowego, adres IP przypisany do danego abonenta oraz wartości minimalne i maksymalne dla aktualnie wyświetlanego kierunku przesyłania danych. Kolumna Statistics obejmuje ilość danych pobranych, ilość danych wysłanych oraz prędkość pobierania lub wysyłania danych. Listę abonentów możemy przewijać do przodu, naciskając Ctrl-N, do tyłu, naciskając Ctrl-P, możemy szybko przeskoczyć na jej koniec, naciskając Ctrl-B i wrócić na początek, naciskając Ctrl-T. Listę abonentów możemy również posortować według wybranej kolumny. Aby posortować listę na przykład według prędkości pobierania danych, naciskamy Ctrl-O, a następnie S. Aby posortować listę według ilości wysłanych danych, naciskamy Ctrl-O, a następnie U. Lista wszystkich skrótów klawiszowych opisana jest dokładnie w dokumentacji urządzenia dostępnej na stronie www.produktu. Aby wrócić do domyślnego trybu sortowania listy, czyli według numeru abonenta, naciskamy Ctrl-O, a następnie N. Teraz pokażę Ci, w jaki sposób dodaje się nowego abonenta w systemie. Naciskamy Ctrl-B, aby przejść na koniec listy i wpisujemy wymagane parametry. Numer abonenta 1250, jego tryb pracy, jeden z dwóch parametrów identyfikujących ruch abonenta lub obydwa te parametry łącznie, czyli adres IP albo adres MAC karty sieciowej. Załóżmy, że ten abonent będzie identyfikowany przez adres IP 10, 10, 10, 9. Musimy również określić prędkości minimalne i maksymalne dla pobierania i wysyłania danych. Dla tego abonenta zdefiniujemy abonament symetryczny 512 na 512 kilobitów. Podajemy niezbędne parametry, zmieniamy funkcję na add i naciskamy klawisz Enter. Abonent pojawił się na liście i w tym momencie może korzystać z łącza zarządzanego przez STM. Dodamy teraz drugiego abonenta o numerze 1251, również pracującego w trybie Full Duplex i identyfikowanego adresem IP 10 10 10 11. Dla tego abonenta zdefiniujemy abonament asymetryczny 512 na 256 kilobitów. Podajemy niezbędne parametry. Ponieważ mamy już wybraną funkcję dodawania abonentów, naciskamy tylko klawisz Enter. Abonent pojawił się na liście i jak możesz zauważyć, w jego wierszu zaznaczona została flaga A, informująca nas o tym, że abonent ma zdefiniowany abonament asymetryczny. Aby zmodyfikować abonenta, podajemy jego numer 1250 oraz parametr, który uległ zmianie. Podajemy tylko i wyłącznie parametry, które chcemy zmienić. Pozostałe pola mogą pozostać puste. Załóżmy, że pomyliliśmy się wprowadzając abonenta 1250 i tak naprawdę jego adres IP powinien być 10 10 10 10. Zmieniamy funkcję na Modify i naciskamy klawisz Enter. System pyta nas, czy na pewno chcemy zmodyfikować tego abonenta. Potwierdzamy tą czynność. Na liście abonentów widać już poprawiony adres IP. Jak możesz zauważyć, wszystkie operacje w STM wykonywane są w czasie rzeczywistym, a podane parametry są aktywne zaraz po wykonaniu wybranej operacji. Aby usunąć abonenta, wystarczy podać tylko i wyłącznie jego numer i zmienić funkcję na Delete. Naciskamy klawisz Enter. System pyta nas, czy na pewno chcemy usunąć tego abonenta. Potwierdzamy tę operację.
abonent znika z listy i na pewno nie ma w tym momencie dostępu do łącza, którym zarządza STM. Aby zapisać listę abonentów, naciskamy Ctrl-C. System zapyta nas, czy chcemy zapisać wprowadzone zmiany. Potwierdzamy ten zamiar. I po ponownym naciśnięciu klawisza Ctrl-C znajdujemy się ponownie w menu głównym urządzenia. Jeśli chcesz się zapoznać z pozostałą funkcjonalnością urządzenia STM, zapraszam do zapoznania się z dokumentacją urządzenia dostępną na stronie www.produktu. Dziękuję za uwagę.